Clean is good, sanitized is better. Awantura Łopasia dobiegła końca. Nasz spot odbił się całkiem szerokim echem. Wszystko miało oczywiście wydźwięk humorystyczny, ale czy było w tym wszystkim trochę prawdy? Była duża licytacja, dużo klubów o ciebie walczyło. Jak było w praktyce? No tak, no, miałem ofertę z kilku klubów, no ale jakby po takiej głębszej analizie i właśnie takich swoich przemyśleniach postanowiłem postawić właśnie na GKS Tychy. Dużo w hokejowych mediach mówiło się, pisało się o tych ofertach, o potencjalnym wyjeździe za granicę. Ty go w ogóle rozważałeś? Były jakieś konkretne oferty, żeby poza granicę Polski wyjechać? Tak, miałem jakieś oferty. Na pewno co roku, można powiedzieć, chciałbym gdzieś jeszcze spróbować. Tylko też nie chciałbym iść, powiedzmy, do ligi porównywalnej lub słabszej. No a z tych, powiedzmy, mocniejszych klubów jak Słowacja czy może Ebel, tak próbowałem, czekałem właśnie też tak długo, można powiedzieć, zwlekałem, czekając właśnie na może jeszcze jakąś szansę z tych klubów, no ale niestety nie udało się, no i postanowiłem zostać w Polsce. Gorączkę transferową nakręcił trochę były zawodnik GKS-u Tychy, obecnie agent Michał Kolarz, bo w trakcie Elity w jednym z wywiadów powiedział, że rozmawiał ze skautami z Washington Capitals i trzech zawodników pojawiło się w orbicie zainteresowań. Wskazał m.in. na twoje nazwisko. Był jakikolwiek temat? Do ciebie takie informacje napłynęły i co sobie pomyślałeś, kiedy tą informację przeczytałeś? To ciężko mi to opisać, bo no, jakby ciężko mi było to uznać, powiedzmy, jako prawdę, ale no, nic takiego nie było, nikt, powiedzmy, się ze mną nie kontaktował, więc podejrzewam, że to jakieś plotki albo może jakieś nieporozumienie. A czym głównie kierowałeś się przy wyborze GKS-u Tychy? Jak dużą rolę masz odgrywać tutaj w drużynie? No, na pewno patrzyłem pod każdym względem, jakość klubu, zawodnicy i na pewno jakby GKS Tychy postawiłbym w czołówce polskich klubów, jeśli chodzi o właśnie organizację i na pewno walkę o medale. Z trenerem Kalaberem wiele lat współpracowałeś i w Jastrzębiu, i w kadrze. Będzie to dla ciebie też trochę taki powiew świeżości, fińska myśl szkoleniowa. Czy myślisz, że będziesz mógł się czegoś nowego nauczyć, pomimo już całkiem sporego doświadczenia? Na pewno, dlatego też zdecydowałem się zmienić klub, między innymi, żeby właśnie jakiś taki nowy bodziec wprowadzić i coś zmienić w swoim życiu. Więc na pewno mam nadzieję, że nowy trener, nowy klub, nowi zawodnicy, że na pewno będzie to na mnie nowe doświadczenie i mam nadzieję, że poprowadzi mnie jeszcze, popchnie do przodu. O Jastrzębiu zawsze się mówiło, że to jest drużyna, która gra twardo, agresywnie. Ty jesteś zawodnikiem, który lubi grać ciałem. To będą atuty, które także w Tychach będziesz wykorzystywać, czy także coś innego tutaj się pojawi w repertuarze? No na pewno, jakby jak mam atuty, to staram się wykorzystywać wszędzie, gdzie nie gram, czy to w Jastrzębiu, czy w kadrze, czy teraz tutaj, więc na pewno będę dał z siebie wszystko i jeśli będę miał grać ciałem, będę grał ciałem, jeśli będę miał inne zadania, będę robił inne zadania. W polskiej hokej lidze wygrałeś tak naprawdę wszystko. Byłeś także w Kawiżowie, miałeś okazję być testowany w słowackiej ekstralidze. O jakie doświadczenia generalnie teraz jesteś bogatszy? No, myślę, że jakby zarówno ten miesiąc w Michalowcach i te parę miesięcy w Kawiżowie na pewno dużo mi dały. Nawet, powiedzmy, takie rozeznanie, jak to wygląda w innych klubach. Więc no, na pewno cieszę się, że nawet byłem ten miesiąc w Dukli, bo zobaczyłem, powiedzmy, troszkę inną organizację, inne myślenie troszkę niż. No a w Kawiżowie no, jakby trochę była skucha. Ale też nauczka na przyszłość, więc no, mogę tylko z tego wnioski wyciągnąć. Jak wykorzystałeś generalnie ten czas po kadrze? Były tradycyjne odwiedziny u rodziny i czy oglądałeś Formułę 1 na Netflixie, no bo jesteś wielkim fanem tego sportu? No tak, chwilkę sobie odpocząłem, odwiedziłem na pewno rodzinę. Byłem też trochę na wakacjach we Włoszech. No, formuła, powiedzmy, ostatnio troszkę straciła u mnie, bo troszkę nie jestem zwolennikiem tego, jak wygrywa jeden zawodnik. Ale no, ostatnio właśnie z tego, co patrzę, to dzieje się coś więcej, więc planuję powrócić i oglądać. To tobie życzymy, żeby jedna drużyna tylko i wyłącznie w tym sezonie zdobywała wszystkie trofea. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.